Dzisiaj o godzinie 13 na cmentarzu w Częstochowie rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa 8-letniego Kamila, który w ostatnich miesiącach swojego życia przeżył prawdziwe piekło. Podczas uroczystości nie zabrakło wzruszających momentów i łez rozpaczy. Osoby, które zdecydowały się przyjść tu dzisiaj, by uczcić pamięć 8-latka, zgodnie z prośbą rodziny przyniosły ze sobą białe róże, a niektórzy również baloniki, by w ten sposób upamiętnić chłopca. Uszanowali również całą sytuację, najbliższą rodzinę. Podczas kazania ksiądz zwrócił się do zebranych w bardzo znaczących słowach. Mówił, że niejako wszyscy w ostatnim czasie staliśmy się dla Kamilka rodziną. Jednocześnie wszyscy mamy wobec niego do spłacenia pewien dług. Duchowny przekonywał, że musimy domagać się sprawiedliwości w świecie oraz sprawiedliwej oceny osób, instytucji i wspólnot. To jest ogromny dramat tego dziecka. Nie mogłam tego przeżyć, po prostu tego okrucieństwa, tego, co to dziecko wycierpiało. Jest bardzo bliskie mojemu sercu i nie widziałam sposobu, żeby tu akurat nie upamiętnić tego chłopca akurat w dzisiejszym dniu. No, straszna tragedia, szkoda. Z pani mieszkanką Częstochowy, tak? Nie, jesteśmy z Radomia. Czyli specjalnie pani przyjechała tutaj na pewno? Tak, no chcieliśmy dzisiaj zostawić różę symboliczną. Aczkolwiek no, najlepiej by było, gdyby zdarzył się cud i można było cofnąć czas i uratować to dziecko. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, aby nas połączył z tym dzieckiem w swojej chwale. Prośmy o to w cichej modlitwie.
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chłopiec początkowo miał spocząć obok swojej babci, od strony biologicznego ojca. Jednak w ostatnim momencie okazało się, że wykupiono dla niego osobne miejsce na cmentarzu. Ceremonia pogrzebowa wypełniona była smutkiem i żalem, a zgromadzeni nie kryli swoich emocji związanych z tym, co spotkało 8-letniego Kamilka. Znałem osobiście tą rodzinę całą. Zarówno jak i to wojostwo, jak i tego ojczyma, tego sadystę, naprawdę uwierzcie mi, że jest to dla mnie dramat. Ja przyjeżdżałem tam, na to podwórko i to dziecko, ten Kamilek, który on zawsze do mnie, to jest dla mnie obca osoba, zarówno jak i ja dla niego. Ale to dziecko to mnie tak polubiało i on zawsze mówi, cześć wujek do mnie mówi. I żółwika przybiło. Jak usłyszałem, że ewentualnie, że to dziecko nie doczekało tego drugiego, bo pierwszy sakrament to jest chrzest, tego drugiego sakramentu w postaci komunii śmierci. Powiem panu szczerze, że normalnie serce mi się kroi do... W związku z tragedią, jaka dotknęła 8-letniego Kamila, w niedzielę ulicami Częstochowy przejdzie Marsz Sprawiedliwości, którego uczestnicy będą protestowali przeciwko przemocy stosowanej wobec dzieci.